Witam, witam serdecznie w wigilijnym wydaniu magazynu audiowizualnego Polaraxa. Polska tradycyjna Wigilia to coś więcej niż tylko święto religijne. Przez swoją odrębność i oryginalność jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy Polakami. Do tego Wigilia i Boże Narodzenie to święta rodzinne, umacniające więź i tradycje. Nie można też mówić o Wigilii, ignorując specjalny zestaw potraw, jaki serwuje się w taki dzień. I dlatego w świątecznym wydaniu Polaraxy w kuchni polowej spróbujemy odszyfrować gastronomiczne przesłanie Wigilii. W końcu Wigilia już za rogiem, a jak Wilię, tak przez cały rok. Więc nie ma co kusić losu i sięgać po kontrowersyjne historie. Święto takie jak Wigilia ma swoje specjalne menu i są to potrawy, które jada się zazwyczaj tylko w ten wyjątkowy dzień. Są różne teorie, ile ich powinno być na wigilijnym stole, ale nie ma tu konkretnej liczby. Pomocą może tu służyć jeszcze jedno wigilijne przysłowie, które brzmi: kto ilu potraw wigilijnych jeść nie będzie, tyle go radości w następnym roku ominie. I to od razu sugeruje pewne kalkulacje. Potraw nie może być zbyt mało ani zbyt dużo. Ma być ich w sam raz. Czy zastanawialiście się Państwo, dlaczego ten dzień nazywa się Wigilią? I co w ogóle znaczy Wigilia? No dobrze, wiem, że wiecie, ale może słucha tego jakieś dziecko i jeszcze nie wie. Sama nazwa Wigilia pochodzi z łaciny od słowa vigiliare, co oznacza czuwanie, a w znaczeniu Wigilia jest to nawet nocne czuwanie w oczekiwaniu na wielkie wydarzenie. Tym wydarzeniem jest oczywiście Boże Narodzenie i jest ono obchodzone w całym chrześcijańskim świecie. Nigdzie jednak Wigilia nie ma takiego znaczenia jak u nas. Polska Wigilia jest czymś absolutnie wyjątkowym i oryginalnym. Tacy Francuzi w ten dzień raczą się indykiem. Niemcy napychają się parówkami w kapuście, a w Polsce ten dzień jest szczególną uroczystością i jej ważności nie da się przecenić. To, co mamy dziś, jest efektem tradycji, a tradycja rzecz ważna, bo bez niej by nas nie było. Ostatnie kilkaset lat polskiej historii to nie są lata łatwe. Zabrano nam królów, zabrano wolność, rozszarpano kraj pomiędzy trzy czarne orły zaborców i na koniec próbowano zakazać nam mówić w polskim języku. To były trudne czasy i dziś mało kto się zastanawia nad tym, jak udało nam się to wszystko przetrwać. I okazuje się, że wszystko to zawdzięczamy tysiącom polskich dworów i dworków ziemiańskich, gdzie tradycja nie tylko przetrwała, ale wzbogaciła się o nowe elementy i nabrała swej oryginalnej formy. Nie można nie doceniać roli polskiego dworu, gdzie każda rodzina z osobna pilnowała, aby Polska nadal trwała. Przez to nawet święta religijne stawały się okazją pokazania, skąd nasz ród. Można nawet powiedzieć, że Wigilia i obchody świąt Bożego Narodzenia w takiej mniej więcej formie, jaką mamy dziś, pochodzą z czasów już po rozbiorach. To wtedy zaczęła się tworzyć tradycja polskiej Wigilii ze świątecznym karpiem na stole. Tyle że karp w Wigilię wcale nie jest tradycyjny. Jest to, jak się okazuje, nowa świecka tradycja, rodem z filmu Miś, ale się przyjęła. Karp, owszem, czasami był podawany w Wigilię, ale był to jeden z wielu gatunków ryb, jakie trafiały na świąteczny stół. Na dworskim stole podawano przede wszystkim szczupaka, sandacza i węgorza. Ryby odławiano w stawie majątku ziemskiego, najczęściej na dzień przed Wigilią albo w samą Wigilię wcześnie rano. Połowem zajmowali się zawodowi rybacy, którzy wycinali w lodzie równoległe do siebie dwa rzędy eliptycznych przerębli, a następnie przeciągali pod lodem włok, czyli rodzaj rybackiej sieci. Po wyciągnięciu włoka znajdowano w nim zazwyczaj setki ryb rozmaitej wielkości. Te najmniejsze wrzucano z powrotem do wody, a największe i najbardziej szlachetne trafiały na ziemiański stół. Resztę rozdawano chłopom i czeladzi. Zazwyczaj tuż po połowie wybierano okazałe ryby dla tych ziemiańskich sąsiadów,
którzy nie posiadali stawów hodowlanych. Chłopak z dworu zaprzęgał wówczas szybkiego konia do małych sanek i rozwoził te ryby po sąsiedztwie. Natomiast samego karpia przed wojną jedli głównie Żydzi. I kiedy w Polsce Ludowej ministrem gospodarki został Hilary Minc, który był Żydem i dobrze znał się na karpiach, zarządził budowę stawów rybnych i masową hodowlę tej ryby, bo do tego nie trzeba było zbyt dużych nakładów. Stąd karp znalazł się niemalże na wszystkich wigilijnych stołach. Wcześniej pojawiał się, ale nie był najważniejszą rybą. Proszę nie zapominać, że w tamtych czasach nie wynaleziono jeszcze lodówek, a w chłodnych komórkach ryby przechować się nie dało. Trzeba ją było złowić tuż przed świętem. Była to więc ryba lokalna. Jedynie solone śledzie z Bałtyku i wędzone węgorze można było kupić wcześniej. Tu w Ameryce, gdzie mieszkam, ludzie ubierają swoje choinki tuż po święcie Dziękczynienia. Jak na mój małopolski gust, trochę za wcześnie. Z dzieciństwa pamiętam, że choinkę ubieraliśmy w Wigilię o świcie i to też jest nasza oryginalna tradycja. Choinka w polskim domu pojawiała się najwcześniej na dzień przed Wigilią, a zazwyczaj właśnie w samą Wigilię. Takie drzewko w ziemiańskim dworze starannie wybierano i po wniesieniu do salonu pomieszczenie natychmiast zamykano. To dorośli ubierali choinki i przygotowywali prezenty. Dzieci nie miały prawa jej zobaczyć, zanim nie będzie gotowa. I szalały z podniecenia i niepokoju, co się tam dzieje, zaglądając przez dziurkę od klucza i nasłuchując szeleszczenia złotek i papierków. Dziś z choinką kojarzy nam się świerkowe drzewko, ale kiedyś tak nie było. Jak mawiał właściciel dóbr w Studziankach, Kazimierz Auleitner, choinka, jak sama nazwa wskazuje, to sosna. Choinka głęboko tkwi w naszej tradycji, ale nie trzeba zapominać, że był to zwyczaj niemiecki i do dziś kruszy się kopie, skąd on pochodzi. Ale fakty są takie, że ozdobioną choinkę na święta przyjęliśmy od Prusaków i to całkiem niedawno, bo w XIX wieku. Nie wszędzie przyjmowała się łatwo. Na Polesiu czy Podolu nie rosły świerki czy sosny, a głównie drzewa liściaste i przez długi czas choinki tam nie ustawiano. Ale w końcu się przyjęła i taką mamy do dziś. Tu trzeba dodać, że kolorowe szklane choinkowe bombki to także zwyczaj niemiecki. I ten zwyczaj napotykał znacznie poważniejszy opór. Świąteczne drzewko ubierano, zawieszając na nim jabłka, orzechy, marcepany, pierniczki, wycinane z papieru łańcuchy, gwiazdy i anioły. Udekorowane drzewko pokazywano dzieciom dopiero po kolacji wigilijnej i odśpiewaniu kolęd i było to zapewne zawsze wielkie wydarzenie w dziecięcym życiu, dodające świętu tajemniczej magii. No dobrze, to mamy choinkę ubraną i zamkniętą. Cała energia pań w takim domu przenosiła się do kuchni. I tutaj jest ważne pytanie. Co w takim razie w dzień Wigilii robili panowie? Na pewno nie ucierali maku na strucle i nie tarli jabłek na szarlotkę. Jak się okazuje, panów przez cały dzień nie było w domu, bo polowali. W okolicznych wsiach, w domach również nie było mężczyzn, bo szli do lasu w nagonce. Bo była to okazja, żeby zarobić łatwe pieniądze. Polowanie w Wigilię było wręcz czynnością rytualną, której patronował święty Hubert. Od wyników tego polowania zależało, czy następny rok będzie szczęśliwy, czy nie. Dziś polowanie nam się bardzo źle kojarzy, ale dla polskiego ziemiaństwa była to część stylu życia. Na polowaniach zawierano przyjaźnie, rozmawiano o interesach, a nawet aranżowano małżeństwa. Sam las i żyjące w nim zwierzęta były traktowane niezwykle serio. Zwierzęta, jakie tam żyły, były dokładnie policzone i dbano o to, aby równowaga w lesie nigdy nie została zachwiana. Jeśli ziemianin posiadał jakiś nieużytek i nie zasadził na nim lasu, uważany był za lenia i ladaco. A ustrzelone w Wigilię zające, bo na nie tego dnia głównie polowano, szły na potrawki i pasztety zjadane ze smakiem w czasie karnawału. Na takie polowania zabierano nawet 8-letnich chłopców,
którzy dostawali do ręki prawdziwą fuzję i pod okiem ojca uczyli się odpowiedzialności za siebie, innych i za las. Tacy chłopcy dorastali i dojrzewali znacznie szybciej niż współczesna młodzież. Nawet w Wigilię myśliwi nie polowali na głodniaka. Świeże powietrze zaostrza apetyt i zabierano ze sobą marynowane śledzie i pieczony na liściu kapusty sitny chleb. Na rozgrzewkę przepijano to starką i jałowcówką. Na większe polowania panie przywoziły swoim mężom kiszony postny barszcz z białą fasolką i postny bigos. W rozpalonych ogniskach pieczono kartofle. Nazwa postny bigos brzmi skromnie, ale było to prawdziwe dzieło sztuki, gdzie na wolnym ogniu dusiła się ze sobą w objęciach kapusta słodka i kwaśna, przesypywana garściami suszonych borowików i drobnej cebulki, doprawiana zestawem lokalnych ziół, suszonych śliwek, jałowcem i burgundem. Z polowania wracano tuż przed zmrokiem i wtedy, według starego zwyczaju, pan domu brał kilka garnców ziaren żyta i siał je w śnieg, odmawiając po twoją obronę. Ten rytuał miał zapewnić dobre zbiory w następnym roku. A tymczasem w domu wszyscy już słaniali się z głodu. A dzieci dodatkowo z niecierpliwości, bo to był jedyny dzień w roku, jaki dłużył się dzieciom niesłychanie. Wiedziały, że wieczorem wydarzy się coś niezwykłego i nie mogły się doczekać. Do tego oczywiście głód robił swoje. Pilnie wypatrywały Mikołaja i pierwszej gwiazdy na niebie, od której miała się zacząć upragniona Wigilia, a nocne niebo, zwłaszcza nad Kresami, było wyiskrzone od mrozu i gwiazd. Do wigilijnej kolacji zasiadano w odświętnych ubraniach i uroczystych nastrojach. I to w strojach i nastrojach. U Habsburgów w Żywcu panowie ubierali smokingi, a u Branickich wilanowie fraki. Anna Branicka-Wolska opowiadała, że jej ojciec Adam do fraka przypinał rozetkę orderu, a jej matka, Beata Maria z Potockich, do czarnej sukni zakładała perły. Chłopcom zakładano krawaty, a dziewczynkom aksamitne sukienki z koronkowymi kołnierzykami. Ale nawet w tych najbardziej eleganckich domach, tradycyjnie w rogach jadalni, ustawiano snopki zboża, mające zapewnić dobry urodzaj. Ogromne, dębowe stoły przykrywano białymi obrusami, pod którymi kładziono siano. Z tego powodu tak talerze, a zwłaszcza kieliszki, były niestabilne i trzeba było uważać, aby się nie zbiły. Siano pod obrusem i snopki w kątach symbolizowały stajenkę betlejemską. Wszystko to przybierano mirtem i jedliną, a centralne miejsce zajmowała zazwyczaj szopka. Obok szopki na srebrnej tacce leżał opłatek. Stół zastawiano zazwyczaj porcelaną i srebrnymi sztućcami. Nikt nie siadał do stołu, zanim dzieci nie wypatrzyły pierwszej gwiazdki. Kiedy to nastąpiło, jedna z pań siadała do pianina i grała Bóg się rodzi. A wszyscy uczestnicy Wigilii podchwytywali tę pieśń i parami, krokiem jakim tańczy się poloneza, przechodzili do jadalni. To wtedy błyskał w rękach pani domu rozdawany opłatek. Spojrzenia wilgotniały i zajaśniały radością twarze. Ale czujna pani domu szybko przeliczała swoich gości, bo musiała to być liczba parzysta. Jak była nieparzysta, to do stołu zapraszano kogoś ze służby. Nieparzysta liczba miała zwiastować śmierć, a parzysta, że w następnym roku nikogo nie zabraknie. Do tego konieczne było jedno nakrycie więcej niż było gości. Panuje opinia, że to nakrycie jest dla przygodnego gościa, choć tak naprawdę jest to pozostałość po pogańskim obyczaju, aby na ważne święta zapraszać duchy zmarłych takiej rodziny. Najważniejszym momentem spotkania był oczywiście opłatek. Każdy, tak jak i dziś, dzielił się nim ze wszystkimi uczestnikami Wigilii, składając sobie najlepsze życzenia. Wszyscy w tym momencie byli zjednoczeni wspólnym losem, życiem i miejscem, do którego należą. I wreszcie można było zasiąść do stołu.
samo zasiadanie do stołu było logistycznym wyzwaniem. To, że akurat ktoś przyszedł wcześniej niż inni, wcale nie znaczyło, że mógł sobie wybrać najlepsze miejsce. Najlepsze były dla najstarszych, najdostojniejszych, najbardziej zasłużonych i najzamożniejszych. A gdzieś pod koniec stołu sadzano dzieci. Dzieci na Wigilię nie miały osobnego stolika. Miały wręcz obowiązek zasiadać przy wigilijnym stole razem z dorosłymi. Uczyły się, jak mają się zachowywać, jak władać sztućcami i w jakiej kolejności je używać. Na dodatek przy stole podczas takiej wieczerzy był obowiązek prowadzenia konwersacji i ten obowiązek także dotyczył dzieci, dzięki czemu nabywały ogłady. No ale wreszcie doszliśmy do potraw, której liczby nadal nie udało się ustalić. Nie wiadomo, ile potraw powinno znaleźć się na wigilijnym stole, bo ta liczba jest absolutnie umowna. Na dodatek można nią manipulować i policzyć barszcz i uszka do barszczu jako dwie osobne potrawy. Utarło się jednak, że ma ich być 12. Tymczasem samych zup wigilijnych jest co najmniej 5. Grzybowa, rybna, migdałowa, barszcz czerwony i zupa nic. Do barszczu podawano uszka z grzybami, a do rybnej łazanki. Migdałową podawano tylko w zamożnych domach i były to mielone migdały z parzonym wrzącym mlekiem z dodatkiem cukru, rodzynków i ryżu. Barszcz czerwony podawano w talerzach w odróżnieniu od tego samego barszczu na Wielkanoc, który podawano w filiżankach. Po zupie przychodziła kolej na ryby w galarecie smażone, wędzone, gotowane i pieczone. W sosach i w warzywach. Były to rozmaite ryby słodkowodne, wśród których był także karp, ale znał on swoje miejsce na stole wśród szczupaków, węgorzy, sumów, sandaczy, okoni, linów, leszczy i karasi. Co byście Państwo powiedzieli na leszcza nadziewanego kaszą gryczaną, lina w czerwonej kapuście, czy okonia z posiekanymi jajami? Tak, tak, z posiekanymi jajami. A jajkami faszerowano także szczupaka i sandacza i podawano te ryby w sosie chrzanowym. Wykwintność tych rybnych potraw i biegłość w ich wykonaniu jest zdumiewająca. Potrafiono przyrządzić rybę, która z jednej strony była pieczona, a z drugiej smażona. Nadawano im rozmaite kształty i podawano z najrozmaitszymi sosami o zdecydowanych i mocnych kolorach, takich jak biały, czerwony, żółty czy szary. A same ryby przyrządzane były także na niebiesko. Do tego robiono knedle z ryb, kapustę z krążkami lina czy jesiotra na sposób polędwicy. Szczupaki były tak wielkie, że nie mieściły się do żadnego półmiska. Dlatego deskę długości ryby obszywano białym płótnem i na niej podawano rybę. Była to prawdziwa duma kucharza. Staropolskie potrawy z ryb to kompletny zawrót głowy, ale były także inne potrawy, w tym kulinarne mistrzostwo świata, jakim jest kulebiak, czyli kapusta z grzybami zapiekana w cieście chlebowym. A częścią kolacji wigilijnej jest także deser, bo na stole pojawia się majestatyczna strucla z makiem. Ja sam nie wyobrażam sobie świąt bez takiej strucli. A mak ma tu, proszę Państwa, magiczne znaczenie. Z jakiegoś powodu my, Słowianie, mamy głęboko wpojony kult zmarłych. Tak jak symboliczne puste nakrycie na wigilijnym stole jest przeznaczone właśnie dla nich, tak samo mak jest symbolem współistnienia żywych i umarłych. Nie ma wigilii bez maku. Może on być podany jako kutia. Kutia jest najbardziej tradycyjną potrawą wigilijną i w zależności od regionu może to być posypana makiem kasza pszenna, rozgotowane ziarna pszenicy, kasza perłowa, pęczak, a w zachodniej Polsce kutią nazywają kluski z makiem. Mak można podać także jako łamańce makowe, kruchalce, tłuczeńce, wileńskie śliżyki i oczywiście strucle. Do tego podaje się bakalie i owoce suszone lub smażone w cukrze, orzechy włoskie i laskowe, figi i daktyle. Na wielu wigiliach na deser podawano pierniki, zwłaszcza te miodowe są zniewalające, ale pierniki też przyszły do nas z Niemiec. I na koniec kompot z suszu, koniecznie z suszoną śliwką.
bo śliwka też jest magiczna. Ususzona symbolizowała uśpione życie. I jeszcze na koniec Wigilii alkohole, ale na Wigilii podawane były one w niewielkich ilościach. W końcu wciąż obowiązywał post. Miał on trwać do bliskiej już pasterki i dlatego popijano zwykle nalewki albo wcale nie pito w Wigilię alkoholu. I dopiero wtedy, kiedy skończono ostatnie potrawy, rozbito ostatnie orzechy, dopito kompot z suszu, przychodził czas, aby otworzyć zaklęte drzwi do pomieszczenia, najczęściej salonu, w którym stała choinka. Na ten moment zapalano umieszczone w gałęziach na małych lichtarzykach świece i strzelające iskrami sztuczne ognie. Na dzieciach robiło to piorunujące wrażenie, a przecież czekały na nich jeszcze prezenty, przyniesione w zależności od tradycji przez świętego Mikołaja, gwiazdora lub aniołka. Siadano dookoła choinki i śpiewano kolęda za kolędą, aż do czasu, kiedy trzeba było iść na pasterkę przywitać Pana. I tak, proszę Państwa, dotrwaliśmy wspólnie do końca tej audiowizualnej Wigilii. Składam Państwu życzenia spokojnych, rodzinnych i radosnych świąt. Tak dla wszystkich widzów Polaraksy, jak i wszystkich Polaków w Polsce, jak i tych rozrzuconych po świecie. Wszędzie tam, gdzie Bóg się rodzi i moc truchleje. Wesołych świąt życzył Krys Mikina.